Cześć wszystkim. Znowu Point 7. Dalszy ciąg Amayui, Castle Maester. Dobra. Co się dzieje? Mamy gadkę, szmatkę. To jedziemy. Jedziesz? A, wyłączyłem. To jest fast forward. Autotext. Dobra. Dobra, co było w poprzednim odcinku? Mam streszczać? Chyba nie. Stary pierdziel, mówiliśmy, żebyś mówił nam po imieniu. Nie powiem. Dopiero co wzięliśmy się do roboty. A że tak wygląda kultura roboty w tym dziwnym kraju. 5 minut roboty i fajran. Biorąc pod uwagę, że Avaro jest najbardziej kumatym tutaj ze wszystkich, to tak. Ale chyba się to niedługo dowiemy o tym. Podejście do tego. Brute force. Już zaczynam. Namiastka polityki tej gry. Pani rycerz jest sił batalionu. No cóż, może zobaczymy to niedługo. Okej. Tylko gościem. Ładna historia Avaro. Avaro zwęszył pieniądze. Już kombinuje, jak tu się wkręcić. Fiusia-sama. Kuni-no-hokubu-ni-wa 神境の山路って聖地がある。何でも険しい山の上にあって、徒歩では向かえない高さもさることながら、濃い霧や雲で覆われていて、入り込んだものは
必ず遭難しちまうってな話だ。うん。Let's do this. 立ち入ることを固く禁じているって話だけどな。だと、kolejny problem. だから、侵入して怒りを買っちゃいけないって話だよ。何にも知らないうちに嫌われないようにな。Grubas, nie krzycz. Lunch już się zaczyna. Lunch sam przyszedł. Okej, wygląda na to, że stary pierdziel nie jest jedynym inżynierem. Tak naprawdę po prostu chcę, żeby się nie pamiętali pod nogami. Okej, to jest właśnie pierwszy z problemów tej gry. Co to jest? To tak. Axis Hammer. Młot osiowy? Okej, ale co właściwie nas atakuje? Tak mówicie tak dużo i ale co czym jest problem? Dewa. Kisnir, okej. Pani rycerz? Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie, to jest kolejny tutorial. Nie, dziękuję. Kisnir. Dobra, co się przed chwilą wydarzyło? Inżynierowie okazało się, że za bardzo nie wiedzą, co to się dzieje z tymi...
z tymi ruinami, więc po prostu szukali cokolwiek, co jest zepsute i próbowali to naprawiać. Cała sprawa jest też trochę polityczna, bo to Inferus Kingdom próbuje tak, wysłał tutaj dosyć sporo ludzi, zapewne pragnie coś z tego mieć, zysk jakiś z tych ruin. Było też wspomniane o Fishua-san oraz Divine Mist Pillar, o takim wielkim stożku mgły na północy kraju, którego nie da się osiągnąć i którego, do którego wejście jest zakazane. Dobra, a potem pojawiły się potwory, wszyscy się ewakuowali, poza Varo, który chce pokazać, że jest tak alfą, samcem alfą w tym terenie i cóż, dobra. Dobra, tak jak mówiłem, mimo iż ten teren mamy wyeksplorowany, to nie kontrolujemy go, to dlatego wejście na niego zakończy nasz ruch. Więc tak, wejdźmy. I ciach. Dobra, przy okazji opuściliśmy ten teren, zajęła go Kisnir, ale to nie jest żaden problem. Dobra. Dobra, to jest neutralny potwór. On nigdy nie kontroluje żadnego pomieszczenia. Na razie to nie ma większego znaczenia. Po prostu przejdźmy tutaj bliżej. Będziemy mogli z nim walczyć za chwilę. W sumie Annas na pewno zaatakuje. Dobra, walki przypominają różne taktyczne gry japońskie. Mianowicie na przykład, nie wiem, Final Fantasy Tactics, coś takiego. Generalnie postacie poruszają się, a kiedy się spotkają, to wymieniają ze sobą ciosy. I teraz tak, tutaj mamy dosyć szybkie porównanie statystyk obu walczących. W tym przypadku nietoperz atakuje nas. I teraz tak, level w sumie nie ma najmniejszego znaczenia. Poziomy tutaj w tej grze są tak arbitralne i tak mało mówią, że to nie ma co patrzeć. Dobra, HP, to nas bardziej interesuje. Mianowicie, ile obrażeń ma przeciwnik, albo ile my mamy. Dobra, hit, to jest hit chance. Czyli on ma 100% szansy, żeby nas zaatakować, żeby nas trafić, my mamy 90% szansy na trafienie jego. To powinno być całkiem spoko. I teraz tak, tutaj dwa najważniejsze statystyki, atak oraz obrona. To co nas najbardziej interesuje, to krzyżowe porównywanie. Czyli tak, my mamy 9 ataku, on ma 2 obrony, czyli każdy nasz cios będzie zadawał mu 7 obrażeń. On ma 6 ataku, mamy 6 obrony, więc każdy jego cios będzie zadawał nam 1 obrażeń. Tak, agility. On ma troszkę więcej od nas. Agility wpływa na ilość ataków. Ten, który ma więcej agility, tak, trzeba mieć pewną ilość więcej, to wtedy dostaje się dodatkowy atak. To jest symbolizowane przez te kwadraciki tutaj. Nasze agility jest na tyle podobne, że nikt nie dostaje dodatkowego ataku. Wszyscy mamy po 2. No i to w sumie tyle. Możemy również wybierać różne ataki. W tym przypadku możemy się również bronić. Obrona zwiększa naszą obronę. Ale ponieważ i tak mamy 6, więc i tak otrzymujemy 1 punkt obrażeń, to obrona, ale nie ma sensu lepiej zaatakować ponownie. I teraz tak, ponieważ mamy 2 ataki, każdy z nich zadaje po 7 punktów obrażeń, on ma 9 HP-ków, więc jeżeli trafimy oba ataki, to go zabijemy. No i jedziemy. Tak, walki są dosyć ładnie animowane. Dobra. I tak jak mówiłem, po drugim ataku padł. No i dostaliśmy coś. To jest jakiś kraftowy item. Nie interesuje nas. Dobra, teraz koło Avaro pojawiła się taka ikonka. Tutaj się pojawiają ikonki statusów. To jest akurat ikonka, którą znajdziemy, Effects Charge. Charge pozwala nam użyć specjalnego ataku, aczkolwiek Charge 1 jeszcze nic nam nie daje. Charge 2 powoduje, że możemy użyć Charged Strike. Na razie to nie ma znaczenia, więc po prostu idźmy dalej do tego pokoju. Dobra. Tutaj Kisnir zaczyna walczyć. No jak widzicie, jest troszkę lepsza w walce od nas póki co. Dobra, raczej nie będzie miała problemu, chociaż dostała paraliż. Dobra, paraliż chyba ogranicza jej punkty ruchu. Nie żeby to miało jakieś duże znaczenie. Dobra, idziemy dalej. Dobra.
Tutaj coś jest, ale jeszcze nie możemy się tam dostać. Chyba naokoło musimy pójść. Dobra, ciach. Dobra, tutaj możemy się zregenerować. No w sumie weźmy dwa HP-ki. Zawsze coś. Dobra. Okej, dobra. Teraz trafiliśmy na przeciwnika, który ma inny element. Thunder. Tak, jesteśmy wrażliwi na Thunder. Zresztą za chwilę mogę pokazać to. Więc on nam będzie zadawał zwiększone obrażenia, łącznie do 9. I zobaczcie, teraz ma również dużo więcej agility, więc dostał dodatkowy atak. Więc on nas zaatakuje 3 razy. Dobra, my nadal mamy 2 ataki wobec tego gościa. Zabijemy go po 2 ciosach. Mamy 95% szansy, więc nie powinno być z tym problemów. Dobra. Nasz Charge Strike aktywuje się dopiero wtedy, jak będziemy mieli Charge 2. Ale to na razie nie ma znaczenia. Dobra, atakujemy. On zdąży 2 razy nas walnąć. O, zbudowaliśmy. Okej, trudno. Okej, dostaliśmy też paraliż. Dobra. On na pewno nas zaatakuje teraz w adbecie. Możemy odpowiedzieć Charge Strike, to miałoby 100% szansy, ale to byśmy zmarnowali tylko obrażenia, więc żyje nadal Axis Hammer. Trafi nas raz, ponieważ atakujący zawsze ma pierwszy cios. Dobra. Yellow Nut to regeneruje teraz. Dobra, może tak. Może się uleczmy. Mamy dużo zapasu tur, więc nie ma z tym problemu. Dobra. Przy okazji, to jest nasza lista rezystancji. Jak widzicie, Avaro jest dosyć wrażliwy na Thunder, więc powinniśmy generalnie unikać, żeby z nim walki z przeciwnikami, którzy atakują tym żywiołem. Rezystancje troszkę można zmieniać odpowiednim ekwipunkiem, ale generalnie są raczej przypisane dla danych postaci. Więc zazwyczaj, jeżeli spotykamy jakiś typ przeciwnika, to dobrze jest dobrać taką postać, żeby miała odporność na to, czym walczy. Dobra, tutaj mamy Monster Vortex. Monster Vortex powoduje, że cały czas spawnią się na nim potwory, dopóki go nie zajmiemy, nie zajmiemy go postacią. Dobra, więc tak, jeszcze jedna rzecz. Żeby móc zaatakować wręcz, musimy mieć możliwość, żeby wejść na pole, na którym znajduje się przeciwnik, którego chcemy zaatakować. Jeżeli możemy tylko wejść na pole obok, to nie możemy zaatakować go wręcz. Musimy mieć tyle punktów ruchu i możliwości, żeby wejść na pole, na którym się znajduje. I przekaz jeszcze. Dobra, teraz możemy użyjmy Charge Strike. Nie będziemy ryzykować pudła. Dobra. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W walce wręcz. Dobra, ciekawe, czy nas oparaliżuje. Nie. Chyba nie. Dobra. Monster Vortex zniszczony. On już nie będzie produkował potworu. Tak, kiedy wygramy walkę wręcz, to zajmujemy pole, na którym znajduje się przeciwnik, którego pokonaliśmy. Natomiast jeżeli nie pokonamy go, tak jak widzieliście tutaj, to wycofujemy się na ostatnie pole, na ostatnie wolne pole przed tym polem przeciwnika. To jest też bardzo ważne później, kiedy będziemy mieli trochę więcej bohaterów i bardziej skomplikowane walki. Dobra, na razie idziemy dalej. Ciach. Okej, dobra, tutaj mamy więcej przeciwników. Chyba przez to, że trochę zwlekałem z atakiem, to ich się coś zdążyło nas spełnić, dobra. Nie ma problemu, atakują physical, więc nam nie będą nic robić. My ich zabijamy tak samo jak wcześniej. Okej, to jest ten nietoperz.
Ten gość może mieć trochę lepsze staty. Zaraz zobaczymy. Okej. To również jest craftowy item. Dobra. Jakiekolwiek staty ma ten gość, będziemy mieli Charge Strike, żeby go nim poradzić. Dobra, level up. Tak, level upy są w tej grze losowe. Każda postać ma procentową szansę na zwiększenie każdej swojej statystyki. Prawie każdej. O. I zakończam tutaj. Tak. Prawie każdej. Movement prawie nigdy się nie zmienia. Movement, tak. Są pewne inne możliwości zmiany movement. Ale generalnie statystyki, każda postać ma procentową szansę przy level upie, że się zwiększy. HP prawie zawsze jest minimum 1 się zwiększa. Natomiast całe inne rzeczy, no cóż, to musimy mieć farta, żeby nam się zwiększyły. Ponadto tutaj są również pewne limit capy. Do pewnego poziomu mamy jakiś cap. Więc jeżeli będziemy mieli i rolowali zawsze na wszystko, to i tak w pewnym momencie osiągniemy cap i nam przestanie się zwiększać, dopóki tam pewnego progu poziomu nie osiągniemy. Ten cap to właśnie ten szary symbolizuje. Dobra, więc ten level up nie był najlepszy. Dostaliśmy tylko 1 HP oraz 1 FS. To jest bardzo słabo na początku. Dodatkowe punkty ataku i obrony są dużo dają na początku. Dobra. Czy chcemy tutaj wejść? Może się tutaj zespamić dodatkowy potwór, kiedy to zrobimy, ale nie powinno być z tym problemu. Dobra. Czekaj, naszą misją jest pokonać wszystkie potwory. Dobra. Zaatakujmy go zwykłym młotem. Mam nadzieję, że go pokonamy. Dobra. I teraz tak, ponieważ ten room jest nadal okupowany przez jednego wrogiego żołnierza, to nie możemy go przejąć. Póki co nadal możemy się poruszać tylko o jedno pole. Dobra. Zajmiemy ten vortex. Okej, on się przemieścił na vortex. Dobra, czy mamy wystarczająco, co powinniśmy mieć? On ma 9 ataku, więc będzie ranił nas, może nam zadać 6 punktów obrażeń. Więc nie powinniśmy mieć problemu, bo możemy zadać... Ma tylko 1 punkt obrony, więc mu zadamy 11 razy 2. Powinniśmy go zabić jednym charge strike'em. Znaczy, tak, w jednej turze. No i dobra. Onikla. To się chyba przyda w przyszłości. Dobra. Ciach, skończyliśmy. No i dobra, to była walka. Na początku jak się ma jedną postać, to nie jest zbyt imponująca, ale w przyszłości to się zmienia. Dobra, Dirt Green Grass. Zebraliśmy rzeczy. Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Czy to wszystkie potwory? Coś nie tak? To jest foreshadowing. Kisnir poznamy lepiej w przyszłości. I to jest jedna z jej cech charakteru, co się teraz objawia. Ale będzie o tym później.
これはただの愚痴のようなものだ。共に戦えて心強かったよ。ありがとう、誕生したの。Ma nie powinna mówić nam przez pan. Tak dziwne trochę. Avara jest od niej młodszy. A, wakatta. Dewa, iriguchi e mukou, Avaro. Minato gouryu shite kara, ookina mondai ga nai yō naraba, sagyō saikai. アバロは本当にこの仕事が好きなのだな。私も国へ良い報告ができれば嬉しい。頼りにしているよ。I wrócili na powierzchnię i żyli długo i szczęśliwie. O, albo i nie. すぐに遺跡から出よう。こうなっては仕方ない。今日の作業は中止だ。Czy półelfy umieją latać? Ten półelf ma dużo, ma bardzo mało czasu, żeby się nauczyć. Przykład podłogę uderzył. No okej, okay, to jest zupełnie inne od całej reszty ruin. To nie jest prawdziwa Avaro, to ci się tylko śni. Przywaliłeś w głowę za mocno.
No uważaj, Avaro, nie wiesz co tu się dzieje. No już zepsuł. Tak, to typowa animowata, że ta scenka, tak, jak to nazwać? Trop. Oj, oj, chłop. Can be helped. To miejsce, o którym stary pierdziel mówił, że nie można wejść i zabija wszystkich, których próbują. Dobra, to może mamy podsumowanie do tej pory. Co się działo? Skończyliśmy walczyć. Kisni powiedziała, że powinniśmy bardziej na niej polegać, a nie walczyć, że ona jest tutaj od ochrony, bla 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 bla. Potem wszyscy już mieli się zabrać. Avaro, tak, nagle było jakieś trzęsienie ziemi. Pod nim się zawalił grunt, spadł bardzo nisko i zobaczył jakiegoś sukubusa. Prawdopodobnie sukubusa, uwięzionego w jakimś magicznym krysztale, od którego leciała energia do całej reszty ruin. Więc bardzo możliwe, że to coś ma związanek, ten sukubus ma coś związanego z zasilaniem tych ruin. Dobra, w każdym razie dotknął kryształów, sukubus się uwolnił i go pocałował i Avaro nie żyje. Dobra, jedziemy dalej. Hej, znamy cię z menu głównego. A, okita? Yokatta. Kono mama okinakatta ra dou shiyou ka to omotta yo. Hora, tachi agatte. Może jednak Avaro żyje. Jeszcze nie jesteśmy tego pewni. Jorośków? Jorośku znaczy nice to meet you.
Sukubus wydaje się być dosyć otwarty jak na kogoś, kto właśnie uwolnił go z więzienia. ありがとう。 Okej, okay, a dla ciebie, dlaczego tam byłaś uwieziona? Cokolwiek więcej? Tak, właśnie, Alvaro to dosyć łebski gość, on też się czuje zagubiony. Chyba te wszystkie pytania będzie powoli ich zadawał. Okej. Okay. まず先に心配してくれたのが嬉しくて、体は健康体だから大丈夫だよ。 No i jaka otwarta, okej. Przy okazji, co jest nie tak z jej zębami? Watashi wa Fia da yo. Avaro-ka. いい名前だね。 No okej, okay, dobra, Sukubusie, już sobie nie pogrywaj. Watashi ga Eiya tte hakonde kita no. Asoko ni taureta mama ja abunai kana tte. Watashi znaczy ja, więc dosyć często zobaczycie to w wypowiedziach albo usłyszycie. Dobre pytanie właśnie. Okage de genki ga ariyamatte ta kara ne. Okej. No okej, okay, czyli Sukubus umie czarować. Dobrze wiedzieć. Dobre pytanie. Zła odpowiedź. なんかね、頭にもやがかかったような、ギュって蓋がされてるみたいな感じ。いろいろとうまく思い出せないんだ。 To bardzo wygodne. そうだと思う。でも、あそこから出られて嬉しいとは思ってるんだよ。 W sumie również ciekawe założenie. Your body? Atashi no nōryoku no koto. ちゃんと循環させれば動くはずだから。 To nie ma żadnego sensu, co ona mówi.
I to wszystko wyczuł, ponieważ jest półelfem. Tak, bycie półelfem technomantą to trochę jak bycie na cheatach. Kudai? Sore wa wakaranai kedo. So kana? Kono Guaraku na jousai wa idou o kanou to suru watashi no karada nan da yo. Okej, okay, ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo. Dekiru yo. Watashi wa kamisama dakara. Okej, to się robi coraz lepsze. Nie sukubus, ale bogini. Okej, dobra, mów dalej. No nie, tak, z pewnością, no, dobre pytanie. Teraz. Tonikaku, shinkousin ga michireba ugokaseru you ni naru nda yo. Da, również bardzo wygodne. Wakatta, idou suru nda ne. Sore ja sassoku shito no keiyaku shiyokka. Co? Watashi mitai na kamisama moshikuwa doutou no chikara o motteru shinkakusha ga nouryoku no ichibu o wake ataete hosa shite kureru you ni onegai suru no. Sore ga shito da yo. No dobra. No i co z tego? Datte shinkyou no sanro e iku tame ni wa abaru no chikara ga zettai ni hitsuyou da shi. Jakie my? Sono tame ni abaru wa watashi o okoshite kuretan janai no? Trochę jak z kotem, który ci się przybłąkał po drzwi i potem raz go nakarmisz i potem już nie chce odejść. To naru ne. Oj, to jest w sumie dosyć mądre myślenie. Sore wa okashii yo. A czemu? Datte kore wa watashi no karada da mon. Dakara shoyuken wa watashi ni aru hazu desho? Tak, na pewno Inferus Kingdom weźmie to pod uwagę. これがいいね。アバロが私の目的に協力してくれるなら、私の体を好きにしていいよ。フレイジング。私の体を全部アバロの工房にしちゃって構わない。Ruiny. Sore ni kowareteru tokoro ga attara naoshite kureru to ureshii na. Tak, przy okazji. Za darmo. Za wpis do CV.
Chociaż jak teraz weźmiemy na to z punktu widzenia Avaro, no to w sumie może rzeczywiście nie jest aż taki głupi pomysł. Tak jak sam wspomniał, ta technologia jego również interesuje. To również jest problem w dłuższym rozrachunku. Świetne rozwiązanie, bogini. Stary, nie poddawaj się. To ewidentnie coś śmierdzi. それにね、実はもうアバロとは1つ目の契約が完了しちゃってるんだよ。これは使徒の契約とはまた別のものだけどね。 Jaki kontrakt, o czym mówisz? アバロは私を起こしてくれたでしょ。それは城塞との契約が完了したってことになるの。 Nic nie podpisywałem. Możecie zabrać mnie do sądu. Wszystkiego się wyprę. It can't be helped. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Kto to mówił o jakiejkolwiek transferze mocy? Zobaczcie na te zęby. One służą do wysysania ludzkiej mocy. Wszystko już jasne. じゃなきゃダメなの。より強固な絆を結ぶために私の使徒になって、アバロ。 Ta master dosyć dziwnie brzmiała. Avaro no mokuteki tte koubou o motsu koto de sho? Mou kanatchau kedo, watashi wa nani o kyouryok sureba ii no kana?
敵な夢だね。それじゃあ私はいろんな人と縁を結べばいいんだ。得意分野だから任せて。Avaro jest pierwszym tego ofiarą. Ceremonia, okej, okej. Kore de anata to watashi no en wa musubareta. Keshite kireru koto no nai kami to shito no tsunagari. Donna konnan mo issho ni nori tsunagari o motome, fureai o yorokobi.絆を結んで縁にしとなす。縁結びを司るうつつかみ。Dobra. Ria の名において、あなたを使徒へと昇華させます。Jeszcze mówi. Za szybko przerwałem. Dobra. Jeżeli ktoś teraz już przewinął do tego momentu, szybkie podsumowanie, co się wydarzyło. Okazało się, że Sokubus uważa się za boginię i że włada całymi tymi ruinami, żeby je może nimi poruszać, ale żeby to zrobić, potrzebuje naszej wiary, więc Avaro ofiarował się jako apostoł tej niby bogini, która ma na imię Fia, i w zamian będzie mógł na terenie ruin zorganizować swój umarzony zakład. Zakład, kuźnie, jakbykolwiek to nazwać. No i dobra, to tyle i czas na nasz anime opening. Jeszcze chwilę. Chyba, że coś pomyliłem. Ureshii koto mo kurushii koto datte. Issho ni tanoshinde iko. Kore kara yoroshiku ne. Tylko kontrakt, a nie dla zaręczyny, prawda? Prawda? Dobra, czas na anime opening. No dobra, po tym, jeżeli już chyba się wyjaśniło, kto zostanie na ten let's play, a kto nie zostanie, jeżeli ktoś nie nienawidzi anime, to raczej nie będzie go z nami zbyt długo. Dobra, to chyba będzie dzisiaj na tyle.
Tak, ten odcinek musiał być trochę dłuższy, bo nie chciałem go przerywać w połowie tego, co tu się działo. Znajdziemy jakiś dobry moment do przerwy. Chyba to będzie dosyć dobry. Dobra. Właśnie, to jest dobry moment. Zapiszmy. Ciach. No i dobra. Widzimy się, słyszymy w przyszłości i cóż, mam nadzieję, że będziecie tak... momencik, może trochę wyciszę dźwięk. Tak, mam nadzieję, że zainteresuje was ta gra, mnie z pewnością zainteresowała i tak jak mówię, fabuła jest ok, jak na anime jest dosyć sensowna, jest pozbawiona zbyt dużych takich odskoczni od sensu, a co ma dobre elementy? Tak, główny wątek został już dobrze napisany, znaczy tak postawiony, główny, jak to się nazywa, dramat, co chcemy osiągnąć, dotrzeć do Divine Mist Pillar i tak, i dowiedzieć się, co właściwie, kim jest Fia. I powiem tak, że gra uczciwie to realizuje ten wątek i pod koniec gry dowiemy się wszystkich rzeczy, których do tej pory nie wiemy. Czyli kim jest Fia, dlaczego ktoś tutaj się znalazł, czym są te ruiny, co jest w tym Divine Mist Pillar i w sumie parę jeszcze innych rzeczy ciekawych również się podawiadujemy. Więc to tyle, mam nadzieję, że was to zainteresowało. Tak jak mówiłem, to będzie dłuższy game, tak, zagrajmy. Ta gra jest dosyć długa, same rozmowy dosyć dużo zajmują, ale mam nadzieję, że was to zainteresuje. Dobra, już kończę gadać. Do usłyszenia, do zobaczenia, na razie.